Za mną widzicie telewizor Sony X95J, model premium, jeden z dwóch, który Sony zaprezentowało podczas dzisiejszej konferencji, ale to nie jedyne urządzenia, którymi Sony chce wycelować w ten najwyższy segment, bo oprócz tego usłyszałem co nieco z soundbara A7000, a także miałem do czynienia z systemem głośników 360 stopni A9. Chcecie się przekonać, czy są to ciekawe urządzenia? Zapraszam Was do oglądania. Na początku pragnę wspomnieć, że wszystkie sprzęty, o których dzisiaj będę mówił, to tak naprawdę sprzęty premium, a zacznę od soundbara Sony HT-A7000 i tutaj trzeba przyznać, Sony nie bierze jeńców. To jest urządzenie potężne, ale też i sprytne, stworzone tak naprawdę po to, by dawać jak najwięcej doświadczeń, co jest zasługą kilku technologii. Najbardziej imponującą i odczuwalną w nie tak wysokiej sali konferencyjnej było Vertical Surround Engine. Soundbar HT-A7000 wyposażono w dwa głośniki skierowane ku górze. Ktoś mógłby uznać, że to strata zasobów, ale ten dźwięk faktycznie odbija się od sufitu i trafia do nas, przez co mamy wrażenie, że staje się on bardziej przestrzenny. Ale oczywiście na tym się nie kończą przestrzenne wrażenia z tym soundbarem, bo w tym przypadku akurat, gdzie ja byłem w sali konferencyjnej, mieliśmy głośniki wspierające SARS-3S, no i te łączą się bezprzewodowo, więc nie musimy zabudowywać się kolejnymi kablami, wystarczy podpiąć się do zasilania. Jeżeli chodzi o to, jak one tutaj się dobrze spisują, no to uzupełniają one działanie głośników wysokotonowych, które znajdują się na boku tego soundbara, rozprowadzających dźwięk na lewo i prawo. No i całą tą przestrzenność dopełnia także solidny zestaw frontowy i ten można odczuć najmocniej. Pięć przednich głośników daje takie wrażenie płynnego przechodzenia między strefami dźwiękowymi, co oczywiście demonstrowano nie tylko na filmach pokazowych. Świetnie spisuje się to też przy utworach nagranych w standardzie 360 Reality Audio, gdzie wyczujemy rozmieszczenie konkretnych instrumentów. No i ten efekt, który pięć głośników gwarantuje, że po prostu coś do nas z przodu dochodzi, jest jeszcze podbijany przez subwoofery, które są wycelowane frontowo w odbiorcę. Składają się właśnie na ten subwoofer dwa głośniki w opatentowanym formacie X-Balance Speaker Unit, czyli zamiast typowego okrągłego kształtu otrzymujemy zbliżone do prostokąta membrany o większej powierzchni, co przekłada się na większą głębię dźwięków. Jeśli jednak komuś jest za mało, no to Sony oferuje subwoofery, chociażby SASW3 o mocy 200 W, które także można podłączyć do tego systemu. Po lewej i po prawej stronie kopułę domykają dwa wysokotonowe głośniki listwowe odpowiadające za szczegółowość dźwięku i wyraźniejsze brzmienie kanału bocznych i tylnych. I jak to wszystko się sprawdza? Moim zdaniem jak najbardziej w porządku. Mieliśmy duże pomieszczenie z około jeszcze 10 metrami po prawej stronie i faktycznie ten dźwięk nie uciekał tam na tamtą stronę za mocno, tylko po prostu gdzieś było to wszystko tak obliczone, tak skalibrowane z poziomu soundbara, że zamykało się to w takiej kopule, w której siedzieliśmy i faktycznie ten dźwięk nas okalał. Dźwięk o wysokiej jakości, dźwięk donośny, tutaj naprawdę nie ma żadnych zarzutów. Mówimy o urządzeniu premium. Umówmy się, że tutaj tak naprawdę Sony zrobiło wszystko, aby to urządzenie miało jak najwięcej funkcji. Mamy tutaj chociażby rozwiązanie znane ze smartfonów Sony, czyli DSEE Extreme, które poprawia jakość dźwięku, gdy ten jest oczywiście w nieco niższej niż moglibyśmy się spodziewać jakości. No i daje ono dużo od siebie. Przy tak bogatym systemie ten efekt może być jeszcze lepszy niż przy głośnikach stereo w smartfonie. Mamy tutaj także Acoustic Center Sync, które sprawia, że tak naprawdę najlepsze wrażenie z tego soundbara możemy mieć z telewizorem Sony, bo wtedy też telewizor staje się na swój sposób głośnikiem i ten dźwięk dochodzący z przodu jest głębszy i ma więcej warstw. Jeżeli chodzi o to, czego mi brakowało, no to może brakowało mi bezpośredniej wbudowanej obsługi asystenta Google oraz Amazon Alexa, ale tutaj akurat można to sobie załatać, jeżeli macie inne urządzenie, które obsługuje asystenta Google, to ono może się powiązać z soundbarem. Powiązać za pomocą Bluetooth albo Wi-Fi, mamy tutaj także Chromecasta, mamy tutaj także AirPlay 2, tak więc no wszystko jest tutaj premium i faktycznie można poczuć się z tym sprzętem, że wchodzi się w zupełnie inny poziom wrażeń dźwiękowych, a jakby nie patrzeć, kina trochę odchodzą do lamusa pod pewnymi względami, nie wszyscy tam chcą chodzić, nie wszystkie filmy są warte nawet chodzenia do tych kin, więc jeżeli będziecie mieć taki system dźwiękowy, no to możecie mieć rozwiązany temat przestrzenności dźwięku na lata. Ale to nie jedyne podejście do przestrzennego dźwięku, jakie proponowało Sony, bowiem podczas prezentacji poznałem także system Sony HT-A9, składający się teoretycznie z czterech głośników, ale dający efekty, jakby tych głośników było 12. No i w jaki sposób się to wszystko dzieje? Na początku musimy te cztery głośniki rozstawić, oczywiście w jakiejś sensownej odległości. Za pomocą Sound Field Optimization one dopasują się między sobą i wykryją, w jakiej odległości są, który ma być głośniejszy, który ma bardziej uderzać w górę, który ma na przykład za zadanie być bardziej głośnikiem z tyłu i dawać te odgłosy, które normalnie byłyby z tyłu. One się po prostu ze sobą dogadają i stworzą taką kopułę dźwiękową. Mamy tutaj także wyrzucanie dźwięku do góry, więc ponownie ta kopuła się domyka i w zależności od tego, gdzie mamy sufit, no to będzie to bardziej albo mniej efektywne. Jak nie mieszkamy w fabryce, no to ten efekt będzie faktycznie działał. System składa się z czterech jednakowych konstrukcji. Na górze znajdujemy
znajdziemy wyrzucający głośnik w kształcie Exed Balance. No i podobnie jak w soundbarach, wyrzuca on właśnie te fale do góry. Na froncie gości 19 mm jednostka wysokotonowa z miękką kopułką, to ważne, a zaraz pod nią kolejny głośnik w kształcie Exed Balance, tym razem niskotonowy o szerokim zasięgu. Potem to wszystko mnożymy razy 4, a następnie razy 3 i mamy tą pełną przestrzenność. To działało naprawdę dobrze i było trochę uciekania tego dźwięku na prawą stronę, tam gdzie mówiłem, że faktycznie już była dalsza część pomieszczenia, jednak jakby nie patrzeć, to nie był duży problem, więc myślę, że to synchronizowanie się między głośnikami działa tutaj jak najbardziej w porządku. Aby uniknąć plątaniny kabli, one wszystkie mogą się ze sobą powiązać za pośrednictwem Bluetooth 5 albo Wi-Fi. To wszystko musi współpracować z telewizorem, a żeby tak się stało, no to wykorzystujemy moduł sterujący dodawany do zestawu, którym możemy połączyć się za pośrednictwem Bluetooth 5 albo Wi-Fi z głośnikami, no i możemy też wykorzystać szeroką gamę wejść, jakie znajdują się właśnie w tym urządzeniu, bo oprócz HDMI wejściowego i wyjściowego z CEC jest miejsce na Ethernet, S-Center Out, jest także USB-A, ale tylko do aktualizacji oprogramowania. No i ten moduł nie nagrzewał się nadmiernie podczas testów. Pod względem funkcjonalności system kina domowego HTA9 to podobnie jak soundbar HTA7000, sprzęt premium. Nie powinno więc być zaskoczeniem, że tak samo obsługuje materiały z Dolby Atmos i DTS:X, jest zgodny także z certyfikatami Hi-Res Audio i Hi-Res Audio Wireless. Różnicą jest trochę struktura dźwięku, bo jednak jakby nie patrzeć, ten soundbar bardziej w nas uderza z frontu, a te głośniki są bardziej przestrzenne, ale jeżeli mamy na przykład telewizor Bravia z Acoustic Center Sync, no to możemy uzyskać frontowe źródło dźwięku właśnie z telewizora, no i możemy do tego wszystkiego oczywiście dołączyć soundbar. Tak wspominam o tych telewizorach Bravia z Acoustic Center Sync, a tak owe miałem okazję zobaczyć właśnie podczas prezentacji, to także sprzęty premium, choć tutaj różnice cenowe będą duże w zależności od tego, czy skorzystamy z urządzenia, które ma rozdzielczość 4K na panelu, czy 8K, jak w przypadku Z9J, który jest telewizorem z serii Bravia Master. Oczywiście tutaj nikogo nie zaskoczy fakt, że mamy matryce Full Array Red, które prezentują się olśniewająco, bo poza tym, że mamy wysokie odświeżanie, no to mamy też szerokie kąty widzenia, dobrze rozprowadzoną jasność i podświetlenie wydaje się być nadzwyczaj równomierne. I tutaj jest to też zasługa nowego procesora Cognitive XR. W przeciwieństwie do takiego typowego AI, które osobno wylicza parametry dla koloru, kontrastu, detali i innych czynników, Cognitive XR patrzy na to z perspektywy człowieka. Efektem oczywiście ma być najlepszy obraz. Tutaj chodzi o to, aby przede wszystkim połączyć parę parametrów, ale nie by każdy z nich był wykręcony na najlepszą wartość, tylko każdy działał ze sobą w korelacji, to znaczy dobre parametry jednego muszą być powiązane z odpowiednimi parametrami innego i to wszystko dzieje się oczywiście w czasie rzeczywistym. Nie wszystko może być wykręcone na maksymalną jasność czy maksymalną głębię barw, no bo po prostu nie zawsze taki efekt jest pożądany. Telewizory, o których opowiadam, czyli tańsze jednostki X95J oraz flagowe jednostki Z9J, będą wyposażone też w serwis, który w pełni wykorzysta możliwości tych systemów, bo po prostu multimedialnie będzie dawał radę. Chodzi mi tutaj o Bravia Core, który jakością bitrate'u jako serwis streamingowy zbliża się do płyt Blu-ray, co jest ewenementem, bo jakby nie patrzeć, Netflix czy nawet Apple Plus są zdecydowanie niżej. No nie będę już wspominał o innych usługach, tak czy inaczej Bravia Core pozwala nam korzystać z wysokiej jakości rozrywki, z produkcji Sony, część z nich jest zremasterowana, część z nich dostajemy nawet za darmo, więc możemy pokorzystać z bardzo wysokiej jakości w naszych ulubionych filmach, możemy zobaczyć je tak naprawdę na nowo. No i jeżeli chodzi o wykorzystanie możliwości telewizora, no to na pewno tutaj warto wrócić do tego Acoustic Center Sync, bo na przykład w Sony Z9J znajdziemy aż 8 głośników, z czego 2 to średniotonowe głośniki 12,5W, 4 to wysokotonowe 5W, a 2 subwoofery mają po 20W. No i to sprawia, że tak naprawdę jeżeli mamy taki system przestrzenny, to nie musimy już montować takiego soundbara, choć oczywiście soundbar zawsze będzie miał tą lepszą jakość, ale ten okres przejściowy na przykład bez soundbara możemy po prostu przeżyć w lepszym dźwięku niż z reguły ma to miejsce w telewizorach. Oczywiście to, że nowy procesor to nie wszystko, bo mamy tutaj także tryb skalibrowany pod Netflixa, mamy też tryb IMAX Enhanced dla oglądania filmów w kinowych parametrach. Mamy tutaj oczywiście gamingowe funkcje takie jak HDMI 2.1 wspierane przez ALLM, które obniża opóźnienie, czy Variable Refresh Rate, żeby też to odświeżanie było adaptowane, więc posiadacze konsol nowej generacji na pewno się ucieszą z takiego rozwiązania. No i te telewizory oparte są o system Google TV, co nie oznacza, że Sony nie zaimplementowało własnych narzędzi do kalibracji czy ustawień. Tych ustawień jest naprawdę masa i każdy, kto będzie korzystał z tego telewizora, będzie na pewno tutaj dużo robił przed, żeby osiągnąć jak najlepszą jakość obrazu, ale pamiętajcie też, że sztuczna inteligencja tutaj cały czas działa, cały czas pracuje po to, by podbijać do wyższych rozdzielczości, nawet do tego 8K w przypadku Z9J, czy żeby po prostu poprawiać kontrast, a nawet jakość dźwięku. Tak oto prezentują się urządzenia premium od Sony. Co o nich myślicie? Czy warto wydać
na nie, no, trzeba przyznać, premium pieniądze. Dajcie znać w komentarzach, a ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zapraszam oczywiście Was do kolejnych materiałów. Cześć!